Tak zapamiętałem takie zdanie jeszcze z bardzo starej, dawnej lektury z Człowieka zbuntowanego Kawisa, że są dwie niesprawiedliwości generalne na świecie. Jedną jest to, że systemy, struktury społeczne działają niesprawiedliwie, opresyjnie na człowieka, a drugą jest to, że człowiek musi umrzeć. I tak naprawdę tylko ta druga rzecz jest niezmienna. I gdybym znowuż miał dzielić to życie na dwie części, to byłoby tak, że kiedy byłem młodszy, odczuwałem przede wszystkim dotkliwość tej pierwszej kamisowskiej opresji, to znaczy opresję polityczną. Potem to się pokrywa zresztą z momentem, kiedy się rozpadł mój kontakt z Teatrem Ósmego Dnia, z zespołem Teatru Ósmego Dnia. Dla mnie stało się bardzo dotkliwe to drugie, że zmierzamy do końca i trzeba się przede wszystkim nad tym zastanowić i w perspektywie historycznej, i w perspektywie tej pionowej. Podziemy i pionowej. No i to jest druga rzecz.